Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 5 w wersetach od 31 do 47? Jeśli sam o sobie świadczę, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Inny jest, który o mnie świadczy. I wiem, że prawdziwe jest świadectwo, którym on świadczy o mnie. Wy posyłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja natomiast nie biorę świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni. On to był lampą palącą się i świecącą, a wy chcieliście do czasu ratować się w jego świetle. Mam świadectwo większe niż Jana, bo dzieła, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. I Ojciec, który mnie posłał, sam świadczył o mnie. Głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani osoby Jego nie widzieliście. Nie macie też słowa Jego w sobie mieszkającego, bo nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale znam was, że miłości Boga nie macie w sobie. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjmujecie mnie. Gdy przyjdzie inny we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich bierzecie, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Niech nie wydaje się wam, że ja was oskarżę przed Ojcem. Oto jest ktoś, kto was oskarża. Mojżesz, w którym wy macie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak pismom jego nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom? W swej łaskawości Pan Jezus, odnosząc się do niewiary Żydów, odwołuje się do czterech świadectw. Jana Chrzciciela, wersety od 32 do 35, swych własnych czynów, werset 36, Ojca, który nad Jordanem wskazał na swego umiłowanego Syna, werset 37, oraz pism, werset 39. Księgi Mojżeszowe w wielu miejscach wskazują na Mesjasza, werset 46. I mamy tutaj odnośnik do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 49 rozdziału, 10 i 25 wersetu. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, wszechmogący niech ci błogosławi, niech darzy cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona. I czwartej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdziału, 17 wersetu. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela i rozczaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Żydzi,
Choć odwoływali się do Mojżesza, jednak nie wierzyli jego słowom, ponieważ odrzucili tego, o którym on prorokował. Werset 46. I mamy tutaj odnośnik do 5 Księgi Mojżeszowej, 18 rozdziału, 15 wersetu. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Ale w przyszłości chętnie przyjmą Antychrysta. Werset 43. Badajcie pisma, zaleca Pan Jezus. To przez nie jedynie możemy wzrastać w poznawaniu Jego niepojętej osoby. Przyjmowanie chwały od ludzi i zabieganie o ich akceptację jest pewnego rodzaju niewiarą. Werset 44. Ponieważ Bóg mówi, że jesteśmy niczym. I mamy tutaj odnośnik do listu do Galacjan, 6 rozdziału, 3 wersetu. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. I nie ma w nas niczego, czym moglibyśmy się chlubić. I mamy tutaj odnośnik do 2 listu do Koryntian, 10 rozdziału, 17 wersetu. Kto się wtedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi. Lecz my, zamiast temu wierzyć, często czerpiemy przyjemność z tego faktu, że inni dobrze o nas myślą. Pan Jezus nie pragnął żadnej chwały od ludzi. Werset 41. I mamy tutaj odnośnik do postawy apostoła Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2 rozdziału, 6 wersetu. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Jeśli chcemy w tym go naśladować, to musimy mieć w sobie miłość Bożą i pragnąć tego, by Jemu się podobać.